Dlaczego idziecie na ekstremalną drogę krzyżową? No idę pierwszy raz. Jest to na pewno bardzo duże przeżycie. Idę przede wszystkim po to, żeby spotkać Pana Jezusa w tej drodze, w tym wydarzeniu. Myślę, że cała ta droga, czyli rozważania, przemyślenia, to jest taka dobra okazja do tego właśnie, żeby dobrze przygotować się na święta, żeby zajrzeć w głąb siebie, żeby zastanowić się też nad swoim życiem, nad swoimi słabościami, nad tym, co jeszcze bym w życiu mogła poprawić. Tak więc takim głównym celem, dla którego idę, to jest po to, żeby spotkać Pana Jezusa. Każdy z nas ma jakieś swoje intencje, które chce jakby dać od siebie w tej wędrówce. No i można bardzo łatwo... Myślę, że można dużo wyprosić łask, tak? Biorąc udział w takim wydarzeniu. Piotr, ty idziesz nie pierwszy raz, a trzeci. Magda idzie pierwszy raz. Jesteście małżeństwem. Piotr zachęcił Magdę. Jak to jest? Dlaczego idziecie razem? Bo jesteśmy tym razem. Mąż mnie namówił. Znaczy namówił, no po prostu mi zaproponował. Szczerze mówiąc, ja zawsze podchodziłam do tego, że na taką drogę to ja się nie nadaję, ja nie dam rady, to w ogóle w nocy, po ciemku, w milczeniu przede wszystkim, tak to sobie mówiłam, o nie, to w ogóle jest nie dla mnie. Wszystko w głowie tylko się. A Piotrek mi zaproponował też krótszą trasę, bo on wcześniej chodził na dłuższe, tam było około 50 czy 40 km. My teraz idziemy na drogę, która ma 30 km i chyba dlatego też zdecydowałam się podjąć to wyzwanie, że jednak ta droga jest krótsza. I znaleźliście wspólny sposób na to, tak, żeby być razem. A poza tym Piotrek też opowiadał po tych wcześniejszych drogach, jakie to jest przeżycie i ja też chciałabym to poczuć, to przeżyć. To jest duże wyzwanie i podejmuję się, ja go oczywiście boję się, jak duży bardzo wysiłek. Się boję, tak, to jest duży wysiłek, na pewno spodziewam się tego, że to jest duży wysiłek, zmęczenie, ból, nie wiem, zimno, jest psychika ciemno. Psychika działa, najbardziej. Ale mimo wszystko chcę się tego podjąć i chcę iść z mężem, bo z nim też czuję się bezpieczniej, sama bym się na pewno nie wybrała. A jak oceniacie taką formułę, taką inicjatywę, jak ekstremalną drogę krzyżową? Super, inicjatywa jak najbardziej pierwszorzędna. Ja myślę, że ta droga krzyżowa to jest taka, możemy to odnieść, jakby to była nasza wędrówka na Golgotę, a idziemy tam ukrzyżować nasze słabości, nasze grzechy. Tak to rozumiem, tak? Też tak po to idę, taki jest mój cel. Więc dlatego ja oceniam póki co, jeszcze przed, dobrze, tak? Zobaczymy, jak będzie po. To jest najlepszy sposób na rozmowę z Panem Bogiem sam na sam, w ciszy. Tak, wyciszenie się, myślę. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję.